że no jesteśmy na uroczystej gali charytatywnej klubu Biznes Mamy. Oczywiście dane wydarzenie jest zatytułowane Biznes Mamy Pomagają. Proszę przedstaw się naszym widzom oraz chociaż w jednym, w dwóch zdaniach powiedz, jaką firmę reprezentujesz na co dzień, zanim przejdziemy do naszego głównego tematu. Grażyna Jarosz. Ja prowadzę wyjątkowy na mapie Trójmiasta salon kosmetyczny Beauty Complex, znajdujący się w Gdyni. Nie mogę nie zapytać, dlaczego zdecydowało się wstąpić do klubu Biznes Mamy z siedzibą w Gdańsku? Co potem, jakie korzyści dany klub oferuje swoim członkiniom? Ja żyję według takiej filozofii, że jesteśmy wypadkową pięciu osób, z którymi się na co dzień spotykamy. I dlatego staram się otaczać wśród kobiet ambitnych, takich, które patrzą w przyszłość pozytywnie, które czują swoją wartość. I to mi daje klub. Nasuwa się pytanie, ponieważ skoro tutaj tak wiele mówi się o biznesie mam, czy ty osobiście również jesteś mamą? Tak, jestem mamą niesamowitego 8-letniego chłopca o imieniu Staś. Czy to prawda? I faktycznie, czy kobiety, które z jednej strony są matkami, posiadają dzieci, to jednocześnie potrafią dość doskonale, dość perfekcyjnie prowadzić własny biznes, własne firmy, tak jak chociażby na twoim przykładzie? Myślę, że każda rodzina to jest takie mikroprzedsiębiorstwo i uczy pewnych zasad czy pewnej przedsiębiorczości. I pewnie każda kobieta, która jest mamą, może być trochę lepiej zorganizowana niż inna kobieta, która ma więcej wolnego czasu. A proszę powiedz, twoim zdaniem, czy warto pomagać innym osobom? W dniu dzisiejszym oczywiście mamy galę charytatywną na rzecz pewnej osoby. Natomiast twoim zdaniem, dlaczego warto pomagać i czy więcej powinno być podobnych wydarzeń, tak jak w dniu dzisiejszym? Tak jak w dniu dzisiejszym będziemy mieć i licytację, zbiórkę pieniędzy na każdy możliwy sposób, no i oczywiście wsparcie z różnych firm, z różnych środowisk. Ja na co dzień pracuję z kobietami i po prostu moim marzeniem jest w ogóle, żeby świat był kobiet bez kompleksów. I oczywiście każda, nie tylko kobieta, każdy człowiek potrzebuje wsparcia w takiej ciężkiej i wyjątkowej sytuacji. Nikt nie chce być sam, każdy chce czuć, że inna, druga osoba jest z nim w tych ciężkich dniach, jeżeli chodzi o leczenie. I to jest wyjątkowa okazja, żeby spotkać się z fantastycznymi osobami i dodatkowo wesprzeć szczytny cel. I ostatnie pytanie. Osoby zainteresowane skorzystaniem z usług, z twojej oferty, twojego salonu, w jaki sposób mogą to uczynić? Gdzie można w social mediach znaleźć twoją firmę, dane kontaktowe? Mhm. Ja jeszcze chciałam tylko wspomnieć, że oprócz takich tradycyjnych usług kosmetycznych działam też z energią, bo niestety my, szczególnie kobiety, bardzo dogłębnie mamy gdzieś zakorzenione swoje ograniczenia. I oprócz pracy z moimi dłoniami, gdzie czynię wszystko, żeby kobieta była piękna, to też staram się, żeby ona od wewnątrz poczuła swoją wartość, swoją piękność. Zapraszam w Gdyni na ulicy Dąbrowki 12. W social media jestem jako Salon Beauty Complex, na Instagramie jako Żeńska Strona Mocy.